Witajcie w kolejnym odcinku sezonu na skoki. Dzisiejszym tematem przewodnim będzie 10 dni skakania bez przerwy, a tak dokładniej, zapraszam do oglądania. Niektórzy z Was mogli się domyślić, że chodzi mi o rower, pierwsza odsłona turnieju organizowanego w Norwegii. Zawodnicy z całego świata rywalizować będą na czterech skoczniach. Oslo, Trondheim, Lillehammer i na mamutym obiekcie w Rower to morderczy cykl, w którym skoczkowie rywalizują 10 dni bez przerwy. W turnieju liczy się każdy skok, nawet ten w kwalifikacjach, które nazywają są prologami lub w zawodach drużynowych. Za zwycięstwo w cyklu przyznawane jest 60 tysięcy euro, czyli grubo ponad 180 tysięcy złotych. Za zajęcie drugiego miejsca podium przyznawana jest kwota o łącznej wartości 30 tysięcy euro, a za trzecie miejsce 10 tysięcy. Oczywiście mówimy o kwocie na koniec cyklu. Do tego dołączają jeszcze kwoty za zwycięstwo w poszczególnych zawodach lub za wygranie kwalifikacji. Organizatorzy łącznie mają wypłacić zawodnikom 500 tysięcy euro. A z tego powodu, że w tym roku jest to pierwsza odsłona cyklu, to nie wiadomo o nim nic więcej. Ja byłem kwarcert i do następnego odcinka! PA!